Lecimy z kolejnym odcinkiem. Mam notatki. Cześć, Iron z tej strony. Dzięki za pozytywny odbiór ostatniego odcinka. Zachęcam do subowania, lajkowania, komentowania i tak dalej kolejnego, żeby pomóc zasięgami. W odcinku chciałbym krótko powiedzieć dla początkujących o strefie komfortu i strachu przed między innymi pływaniem w triatlonie. Dużo osób boi się pływania, ogólnie boi się triatlonu przez to, no bo pływanie jest takie istotne. Częściej boi też, nie wiem, SPD na rowerze, no biegania raczej nic się nie boi. No ale przez to, że boimy się jakiegoś elementu triatlonu, nie podchodzimy w ogóle do trenowania tego triatlonu czy startowania w zawodach. Czasem ten strach ma jakieś podstawy, czasem nie ma. Często jest tak, że za dzieciaka się nie nauczyliśmy dobrze pływać, ktoś, nie wiem, miał jakiś wypadek, się podtopił, czy jakieś inne historie. No i trzeba sobie z tym jakoś poradzić, nie? No, nie wiem, no ja osobiście, nawet gdyby mnie coś takiego spotkało, no oczywiście nie są różne przypadki i nie chcę tutaj, nie, w życiu bym nie krytykował jakiegoś czyjegoś konkretnego przypadku, ale w takim ogólnym, kiedy po prostu nie nauczyliśmy się dobrze pływać za dzieciaka, no nie chciałbym do końca życia nie umieć pływać. W związku z tym doradzam znajomym, kilkoro znajomych średnio pływających zaczęło trenować triatlon. No moja Patti pływa jako tako, ale bardzo się boi pływać w jeziorze, na każdych zawodach, gdzie jedziemy, pyta organizatorów, czy może startować w budkach, bo nie lubi tego dna, nie lubi dotykać dna i tak dalej. W związku z tym no gdzieś tam przerabiam ten temat wokoło siebie. Jakbym miał wam poradzić, co macie z tym zrobić? To, no po pierwsze zapisać się do jakiegoś trenera pływania. No trener taki dla początkujących i nabrać pewności siebie. No to będzie jeden, drugi, trzeci, piąty trening. No to niekoniecznie po pierwszym od razu będziemy wymiataczami, ale nabierzemy tego, oswoimy się z wodą. No powiedzmy, że jeśli chcemy sobie w lecie wystartować, wystarczy, że w zimie czy ten rok wcześniej się zapiszemy, pójdziemy 20-30 razy na basen czy na jezioro. No i nie ma pata, no nawet ktoś, kto jest najbardziej oporny, oswoi się z tą wodą i będzie pływać znacznie lepiej. Na tych zawodach też nie musimy pływać od razu kraulem, nie wiadomo co. No możemy, bardzo dużo ludzi pływa żabką, Patti do teraz pływa żabką, no nie jest to nic złego. Jedziemy na te zawody się dobrze bawić i tak dalej, a nie ścigać z prosami. No my tak z prosami nie wygramy, nie? No więc jeśli to jest dla nas jakaś duża bariera, no to na początku płyniemy sobie żabką, pilnujemy tego naszego tętna, żeby nie wyciało jakieś ten, nie robimy sobie krzywdy, nie nałykamy się wody i tak dalej. No ile wyjdziemy z wody na takiej 1:08 później? Minutę 30, 2 minuty, czy nawet 5 minut, nieważne, a przepływamy sobie spokojnie i nie ma jakiegoś ryzyka. To pewnie są jakieś przypadki, gdzie ktoś ma jakąś bardzo mocną, nie wiem, psychiczną barierę. Nie wiem, może jakiś paniczny strach, jak jakieś arachnofobie są czy inne, no to taki sam przed wodą, ale nie wiem, jest na pewno na to nazwa, nie wiem, jak się nazywa. No to może warto pójść do psychologa po prostu. No, w Polsce jest jakiś taki tabu, że psycholog to jest w ogóle psychiatra i w psychiatryku wylądujemy i wszyscy powiedzą, że jesteśmy świrami. No to nie, jak tak uważamy, no nie musimy się chwalić kolegom czy rodzinie, ale można iść do psychologa i on pomoże nam dojść do przyczyn jakby tego strachu i jakoś sobie tam z nimi poradzić. Załóżmy, że już wykonaliśmy te kroki, chodzimy na to pływanie. Dobrze by było wykonać takie serię ćwiczeń czy serię treningów, jak właśnie biegnięcie, wybiegnięcie z plaży, zapoznanie się z tym dnem, czy na zawodach, czy w ogóle po prostu w jeziorze, jakieś pływanie w tłumie, czy na basenie płyniemy sobie w kilka osób, gdzieś tam ktoś za któregoś, co któryś raz chwyci za nogę czy za rękę, trzeba płynąć dalej. No to mega pomoże później na zawodach, gdzie takie rzeczy się zdarzają notorycznie, no i nie można mieć do nikogo pretensji, no bo tak po prostu jest, tylko trzeba przełamać ten strach. No i im częściej będziemy to sobie powtarzać, utrwalać i wychodzić poza tą naszą strefę komfortu, tak jak zacząłem na początku, tym będzie nam łatwiej. Ogólnie strefa komfortu we wszystkich dziedzinach, nie tylko tu. Wiadomo, każdy jak się czegoś boi, to nie chce tego robić. Każdy jak jest komuś nieprzyjemnie w jakiejś tam sytuacji, albo boi się czegoś zrobić, nie wiem, boisz się podejść do jakiegoś celebryty, czy nie wiem, wstydzisz się o coś zapytać, no to jakoś tak niestety jesteśmy stworzeni, większość z nas, że za dzieciaka, no zamiast rodzice nas wyganiać na tą strefę komfortu w dzisiejszych czasach, no to często robią wszystko za nas. A to moim zdaniem to nie jest dobre, no trzeba jednak się zmusić. No, efekt tego jest taki, że no, jeśli coś jest dla nas naturalne i się tego nie boimy i tak dalej, przychodzi nam to łatwo, no to zawsze to jest spoko. A jeśli coś dla nas jest trudne, to to przełamanie się będzie dla nas podwójną satysfakcją. Teraz jeszcze zapisałem sobie tutaj, że jeśli boimy się na przykład jeżdżenia w SPD, czy jeżdżenia w ogóle na rowerze, no to podobnie. No tutaj niekoniecznie nie musimy do tego brać trenera, ale ja na przykład na początku też glebę zaliczyłem, Patię zaliczyła w butach SPD. No i wybrałbym po prostu jakiś prosty odcinek drogi przed, nie wiem, gdzieś niedaleko domu. No jedziemy w tam z powrotem, nie wiem, codziennie 10 minut na przykład, nie? Albo po każdym treningu ćwiczył jakieś nawrotki i tak dalej. Ja w tych elementach technicznych jestem bardzo słaby, mimo że już trenuję 3 lata. Ale nadal regularnie, na przykład pod koniec treningu robię sobie parę nawrotek na takiej mojej mało uczęszczanej drodze niedaleko domu. Nie po to, żeby one mi jakoś, na zawodach nawet często takie nawrotki się nie odbywają, ale właśnie po to, żeby sobie wychodzić dalej poza tą swoją strefę komfortu.
W tym pływaniu na przykład ja jestem w miarę dobry, czy jak na podobnych amatorów, no bo oczywiście wymiataczem że żadnym nie jestem, ale... Ale to też nie jest tak, że od początku się nie bałem. Na początku płynąłem w miarę, ale no bałem się tego tłumu, bałem się tej paniki. I w Sierakowie akurat był rolling start, ale chyba w Ślesinie płynęliśmy wszyscy naraz. No dostałem ileś tam razy tu w głowę, tu coś, tu coś. Ale jakoś z czasem, no nie musiałem akurat tego ćwiczyć, ale z czasem oswoiłem się z tym tak, że teraz płynę na zawodach w takim Kurniku czy gdzieś tam. Startujemy 200 osób, czy w Czarnogórze tak było. I ja się w ogóle nie cackam, nie? Także płynę, walę przed siebie, walę tego po głowie, tego się nawet nie rozglądam. Nie dlatego, że ja nie robię tego celowo, nie widzę, że oni akurat tam są, no tutaj no, tak płyniemy, no nic na to nie poradziło. Albo ja dostanę po gębie, albo komuś tam po gębie. No i trzeba się z tym oswoić. Najlepsza jest oczywiście praktyka, im częściej będziemy startować jakieś takie starty, typu na początku sobie 1/8, później 1/4, później 1/2, tak, żeby to wszystko trzeba sobie przetrawić, oswoić, wystartować raz drugi, jaki start będzie udany, jaki będzie nieudany, wszystko sobie przerobimy. No to też z czasem będzie nam łatwiej. Mi też pomagało dużo, ale ja jestem taki, że lubię mieć dużo materiału, dużo jakichś takich analiz i tak dalej. Mi pomagało dużo oglądanie filmików na YouTube, oglądanie Sandersa, oglądanie jakichś poradników. Triathlon Teren, niesamowite, zresztą na pewno zrobię o nim osobny odcinek, bo mega lubię tego gościa. I czytanie książek triathlonowych. Jakoś ja mam tak, że jak sobie wszystko przetworzę, usystematyzuję, ułożę w głowie, na pewno nie zawsze mam rację, ale jak sobie ten swój system na bazie różnych informacji ułożę w głowie sensownie, tym łatwiej mi przychodzi dana dziedzina. Koniec końców, jeśli będziemy często wychodzić poza strefę komfortu w jakiejkolwiek dziedzinie, będziemy ją przesuwać coraz dalej, tym dalej zejdziemy w danej dziedzinie, czy osiągniemy więcej sukcesów i tym bardziej to będzie dla nas satysfakcjonujące, bo to nie jest tak, że część kolegów z teamu wsiadło na rower praktycznie i zapieprzają od razu 35 na godzinę. I wiadomo, dla nich to oczywiście będzie satysfakcja, jak będą jeździć teraz 37, no ale jak ja zacząłem jeździć na rowerze 2 lata temu, jeździłem 20 parę, a teraz jestem w stanie pojechać na zawodach 35, nadal jestem słabszy od nich oczywiście, ale no ten progres procentowo no jest ogromny, czy prędkościowo. No po prostu wiadomo, że zaczynałem poziomu śroty, ale nie użalałem się nad sobą aż tak, mimo że to może czasem to wyglądać. To zapieprzam i pracuję nad tym swoją najsłabszą stroną, żeby ją poprawić. No i to też właśnie wymaga cały czas tego wychodzenia poza strefę komfortu. No w sumie nie wspomniałem, ale ja bardzo się bałem, nadal się w sumie boję jeżdżenia na remontce, braku tego kontaktu z hamulcami, boję się zjeżdżać z górki itd., itd., boję się jeździć w deszczu. No ale z czasem się oswajam coraz bardziej, może kiedyś będę dzikiem jak Tomek, pozdrawiam cię dziko, albo mój bracho. To było na tyle w tym temacie. Zachęcam do subowania kanału, lajkowania, komentowania. Kanał rośnie, więc bardzo fajnie. Dzięki bardzo. See ya.